Witam wszystkich w ten kwietniowy poranek. W końcu nadszedł ten jeden wyjątkowy dzień dla naszej klasy, zakończenie roku szkolnego. Jedni cieszą się trochę bardziej, inni nieco mniej. Nie będzie to jednak zwykłe rozdanie świadectw, podsumowanie minionych dwóch semestrów i rozstanie się na dwa miesiące z kolegami, koleżankami, nauczycielami. Nigdy więcej nie wejdziemy już do tej szkoły jako jej uczniowie, a pan Zbyszek nie okrzyczy nas za nieprzebrane buty. Niestety nie będziemy już mogli podziwiać na lekcji długich paznokci pani profesor Marty Klucznik, ani coraz to nowych zegarków cię zastęcam. Co będzie potem? Czas pokaże. Teraz jednak chcieliśmy, kochani nauczyciele, podziękować wam za cały trud włożony w naszą edukację, za to, że zawsze staraliście się nas zrozumieć i pomóc, za to, że niejednokrotnie poszliście nam na rękę. Mamy nadzieję, że zapamiętacie nas jak najlepiej, a te wszystkie złe chwile odpuścicie nie pamięć. Pamiętamy, jak przekraczaliście próg naszej szkoły. Wspominaliśmy to dzisiaj już rano w kościele. W pełni obaw, czy dacie sobie radę z licealną edukacją? Czy znajdziecie przyjaciół? Czy zaakceptują was nowi nauczyciele? Jak widać, daliście radę. To nie jest pożegnanie, to jest spotkanie na zakończenie trzeciej klasy. Nie żegnajmy się na zasadzie, że się nigdy nie spotkamy. Chcieliśmy się spotkać i chcieliście się również i wy spotkać. Dzisiaj odejdę od tekstu słusznie. Ksiądz Celebrant powiedział na mszy świętej, że pewnie spotykacie się w takim gronie po raz ostatni. To jest bardzo duże prawdopodobieństwo. Nie zdajecie sobie nawet z tego sprawy, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że w takim składzie jak dzisiaj byliście, nie spotkacie się już z zasadami, które pajaliśmy wam jako nauczyciele tutaj w szkole. Byście po prostu znaleźli własną drogę do szczęścia. Osiągnęli to, co sami sobie postawicie za cel i posiadacie za sukces. Nie by nigdy nie zabrakło przy was bliskich osób, z którymi swoją radość i swoje szczęście będziecie mogli dzielić. Że gdziekolwiek rzuci was los, będziecie godni reprezentować naszą szkołę. Pamiętajcie też, że jej drzwi będą dla was zawsze otwarte. Kochani, żegnamy was życzeniami pełniącymi z głębi serca. Niech omijają was troski, smutki, zmątpienia, a towarzyszy radość, zrozumienie i przyjaźń. Jakże potrzebna nadzieja. Trzymamy za was kciuki, tak jak wy, pragniemy, byście byli już studentami. Matura dla was za kilka lat będzie już tylko historią i wspomnieniami, które będą jeszcze bardziej żywe i barwne. Przyjmijcie od nas drobne upominki, które są wyrazem naszej sympatii i przyjaźni. Życzymy wam wszystkiego najlepszego.